Witaj, mężczyźni, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hard Zone na audycji Orbo Blues, jako Czyżen Ica. W ostatnim odcinku, no niestety, ale nasz władca umarł oraz też mamy zbyt mało fabryk, żeby to dokończyć. Super początek odcinka, nie powiem. Okej, okay, więc tak, rozpoczęła się kolejna tutaj walka i jak wygląda na razie... dobra, Twin Mothers. No, jakoś, nie wiem dlaczego, ale lore jest strasznie powiązany z Twin Mothers, nawet nie wiem jak dokładnie, ale jakoś powiązali go. Więc w tym odcinku oczywiście będziemy próbowali sobie usunąć te wszystkie minusy. Niestety, ale nie mamy fabryk na to, żeby to zrobić. Nie wiem dosłownie co zrobić, żeby się zmieniło to. Więc na razie czekamy. A tutaj na razie też sobie trochę poszedłem w te ulepszanie. Tutaj uznałem, że będziemy oczywiście próbowali ich usunąć, dlatego że... Dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować usunąć tego? A tak to inne rzeczy... Ona rządzi, więc w sumie można było się spodziewać. Z innych spraw to... tego gościa weźmiemy, bo zmieniliśmy sobie, że na Conventional Warfare, bo nie jesteśmy ludźmi z dzidami. No jesteśmy ludźmi z dzidami, prawda. W międzyczasie tutaj wyślemy z powrotem i w sumie, jeżeli tutaj teraz możemy sobie ustawić, kto będzie tym przywódcą ich, to sobie zmienimy na tą babkę, bo ona ma bonusy. Dobra, więc tak, musimy najpierw się pozbyć oczywiście tych wszystkich gości, bo naprawdę nie potrzebujemy ich. W międzyczasie tutaj muszę zobaczyć, co wybieramy. Tutaj tak naprawdę mało jest naprawdę różnicy, co dokładnie wybierzemy. Późniejsze jest, jeżeli chodzi o to. A tutaj widzę, że się pokazało nam, ale... W głównej mierze ja ciągle ulepszę o te dywizje. I to, co jeszcze sobie zrobimy... więc tak, tutaj możemy sobie wybrać, co zrobimy. Możemy ich wszystkich usunąć, możemy ich wykorzystać. Jak to zabrzmiało? Albo tylko tamten gość musi umrzeć. Nie wiem, dlaczego nie mogę go tutaj widzieć. Tak naprawdę nie ma jakoś żadnego takiego, żadnej różnicy, co my wybierzemy. Możemy zdobyć stabilność, możemy stracić stabilność. Ja bym ich usunął wszystkich, bo jak mówię, ja... coś chyba jest popsute, bo ja dosłownie mam tego gościa. Jeżeli okaże się, że przez to, że się nie usuną, to nic nie mogę zrobić, to będę bardzo zły. Dobra, więc teraz idziemy w to. Już wiem. Kiedyś było coś takiego... Wiem, że mówię kiedyś, ale ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy to jeszcze było. Było coś takiego, że... dziwnie to brzmi. Że było ID, charakter. Teraz zapewne nie ma, a tam jest zapewne wpisane ID. I dlatego tak jest. Trochę słabo, ale bywa. Dobra, już nie będziemy ich ćwiczyć, bo jest taki wielki problem z tym, że tracimy dużo broni. A nie chcemy tracić dużo broni. Więc teraz sobie pozamieniamy część dywizji. Nie mamy manpowera. Co pokazuje to, że już nie powinniśmy nikogo tutaj ćwiczyć. Musimy poczekać. Ok, więc tak. Możemy pójść w to. Ale lepiej nie. Myślę, że najpierw spróbujemy tego naszego sąsiada. No tego najbliższego nas. Spróbować coś z nim zrobić. Tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy tych.
Special Forces Attack. Nice. Oczywiście, że biorę tego gościa. Możemy wreszcie wytrenować trochę tych dywizji. W ogóle jak te wyglądają? Tak, trochę inaczej. Okej, okay, weźmy w takim razie tutaj trochę tego i możemy wyprodukować dwie. Nice. Okej, okay, więc w takim razie próbujmy. Więc tak, they need to brawl firmly into the four diplomatic web weaving can get us there. Więc oczywiście możemy wybrać. Chcemy wybrać to, że go poślubimy przywódcę, więc wybierzemy oczywiście to. Plusem takiego, że jak go poślubimy, to będzie szybciej, a ten teren nie jest najlepszy. Tak, nie jest najlepszy teren do walki. Tutaj też spróbujemy sobie odciąć. Oni mają skutery. Tak. Mają na tym terytorium skutery. I teraz na szczęście już schodzi nam produkcja, więc na razie nie będziemy ćwiczyć, bo to po prostu zniszczy nam kompletnie produkcję. A jak tych weźmiemy, to wtedy oni też trochę nam podzielą się swoimi dywizjami. Okej, okay. Tales from afar. Aha, czyli mamy się różne opowieści. Myślę, że to jest dobry czas, żeby zdobyć stabilność. Okej. Okay. Zostali naszą marionetką, więc uwielbiamy to. I teraz mając sporo dywizji. Ale nasi wrogowie ciągle nas atakują, chociaż tak naprawdę nie wiem, co chcą osiągnąć tymi atakami. Nice. Ciekawe. Dobra, weźmiemy to. To jest dosłownie rzecz polegająca na tym, że dostajemy bonusy do ataku, nic więcej. Ciekawie. Dobra, coś tutaj jest ciekawego jeszcze. No, jeszcze są rzeczy. Na szczęście, zanim tam dostaniemy cywilizowane, to trochę minie. A kurde, chciałem to wykorzystać, ale jak zwykle wybrało randomowego gościa. Okej, okay, jak to wygląda ta bitwa? Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli w skrócie polega to na tym, że są naszą marionetką, ale teraz jeszcze nasza przywódczyni jest u nich. I moglibyśmy spróbować ich połknąć, tylko że jest taki problem, że nie mamy takiej decyzji. Okej, okay, więc po pierwsze sobie spróbujmy wybudować ten pałac. Bo wreszcie musimy ten pałac zbudować. A tak to dalej będziemy tutaj jakieś rzeczy robić. Okej, okay, kolejne zwycięstwo. Uwielbiam zwycięstwa. Czy możemy coś ulepszyć? Jakąś dywizję, żeby coś jeszcze miała? Nie mamy. Mamy jeden slot, ale nie wiem na co wykorzystać dokładnie go. To możemy sobie usunąć. To na razie zostawiamy. Na razie z tych dywizji nie widzę, żebyśmy mieli potrzebę, więc ulepszyjmy sobie tutaj w takim razie to. Okej. Okay. Tutaj widzę, że Lanius chyba sobie dobrze radzi. Bo jak na razie nie słyszałem o żadnej przegrania, ale pamiętajmy, że Hangdogs to jest jeden z trudniejszych państw. Teraz widzę, że Cezar sobie. No teraz chyba mają walkę. Tak, podoba mi się, że jest państwo Mojave. Tylko realnie. Realnie to nic nie znaczy. Musieli dostać drzewko tylko dlatego, że są tam.
Gościu się zmienił. Dobra, co tam potrzebujemy produkować? Demolition. No, demolition to jest ważne. 547, trochę sporo tego demolition. Się nam tutaj zwiększyły też rzeczy. Dobra, niech się tutaj nieco porobi. A my dalej tutaj próbujemy coś osiągnąć. Mamy te lotnisko do wybudowania. Więc wybudujemy kilka lotnisk. Bo bardzo chętnie bym chciał je posiadać. Nie złapali nam gościa. Zapomniałem to zrobić. I dlatego straciliśmy. No bywa. Okej, czyli wygrali. W sumie możemy teraz to zrobić. Ja sądziłem, że mogę wrócić do tego. Myślałem, że to jest początek tamtego drzewka. Dobra, ale może najpierw się pozbędziemy tego. To byłoby lepsze niż tamto. I coś ona ma takiego ciekawego, co teraz tak patrzę? Nie. Ten jest kościół w sumie najlepszy. Więc nie wiem, dlaczego jest aż tak bardzo miała być wyjątkowa. Wyślijmy agenta, niech się tutaj zajmie tym. A my tutaj musimy sobie generałów rozsyłać. Fajnie, że mogliśmy dostać stabilność i zostawiliśmy tego dobrego generała. Uwielbiam takie rzeczy. Jest coś tutaj ciekawego? Możemy zacząć sobie dostawać bonusy do dywizji. Bardzo chętnie to wezmę. Okej. Popularno-populistyczna monarchini. Nice. The Last Purge? Nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale sobie zdobądźmy tutaj nieco rzeczy. Mamy słabą gospodarkę niestety. Muszę to przyznać. Ale powinniśmy sobie poradzić. Mamy minus 6000, ale mamy przychód 90. Wow, nice. A, dobra, tutaj nie ma 100%. Ja się takie patrzę. Ej, dlaczego nie mogę tam nic zrobić? Po czym takie. A, nie ma 100%. Ale mamy wszystko za to. Możemy to ulepszyć. Okej, czy wy macie node, który możemy coś zrobić? Nie, bo nie rządzimy wami. Znaczy się rządzimy wami, ale nie do końca. Okej. Budowa wielkiego pałacu. Podoba mi się, że stracimy wiele rzeczy jedynie dla więcej political power i stabilności. Tak, musiałem to zrobić. Powiem szczerze, 10 stabilności teraz to jest naprawdę mocny boost. Dobra, dalej robimy to, co mówiłem. Tutaj bonusy. Okej, w takim razie możemy przejść na Honduras. I wyślemy naszego agenta. A nie. Był w sumie. Więc tak, możemy oczywiście wybrać, co mamy do zrobienia, tylko raczej nie pójdziemy na małżeństwo, dlatego że no wiecie, już jest w jednym. Więc Living and Deep State is order to great. To. Szkoda, że to nie jest tak samo ustawione, że na dwóch, bo to byłoby o wiele prostsze wtedy. Ale w takim razie my wysyłamy dywizję i po tym zobaczymy, co daje nam drzewko ekspansji. Bo musimy zobaczyć sobie, co dokładnie daje nam drzewko ekspansji
jeżeli nie będzie nic ciekawego albo czegoś, co moglibyśmy ustawić, to zapewne ja nie będę wysyłać. Dobra, więc tak, tą babkę wyślemy tutaj. Musimy mieć wszystko na oku, dlatego że jest taki problem, który się nazywa te wojny. 58 dni, nie wiem, czy mi się uda. Musimy ich też odesłać na czas. Okej, virtual training. To chyba daje nam training time, tak. Training time, ale o wiele lepiej jest z organizacją. Okej, jakieś badania. Może się zawsze zgodzić na to, żeby zostać naszą marionetką, ale... czy się zgodzą? To nie sądzę. Okej, tutaj może już pójdziemy na to. Możemy pójść zawsze w ten. Albo zostać przy tym. To zazwyczaj chodzi o to, że koszty są mniejsze. No... ten Gentle Arms. No. Chyba zostaniemy przy tym. Okej. Tutaj bonusik do naszej dywizji. Zawsze uwielbiamy. Mamy mało manpowera. O, ale zostaje naszą marionetką. Nice. Tak naprawdę dla nich to nic nie znaczy. Tamci jakby zostali naszą marionetką, to znaczy, że to dla nich bardzo złe rzeczy, a tutaj to w sumie nic nie znaczy. Okej, okay, więc w takim razie my możemy zacząć ustawiać dywizję w taki sposób, że tutaj będzie oczywiście, oni będą chcieli tutaj stawać. Więc musimy rozstawić tak dywizję, żeby było w miarę równomiernie. Dobra, ten front może być, po czym będzie ten front. I ten będzie tutaj. Na razie ona zostaje jako specjalna tutaj wsparcie, dlatego że później jej damy specjalną armię. Ale czy coś tutaj mamy ciekawego? Na razie robimy tą część. Później możemy to zrobić. Tylko to chyba... Tak, tutaj jest kilka rzeczy. Dobra, ale spróbujemy to dokończyć, bo potrzebujemy tutaj Invest in Honduras, czyli to musimy zrobić i jeszcze to, więc jeszcze trochę będzie trzeba robić. Okej, okay. Inwestycja w Honduras to jest infrastruktura tylko. Tutaj bonusy do naszych dywizji specjalnych. I kolejny bonus tutaj do dywizji. No już teraz idziemy takie budowanie swojej po prostu takiej małej armii. Nie uda nam się to, ale nie chcę dostać minus 5 dla wszystkich. Dobra, jak na razie ładnie to wszystko wygląda. O, Hang Dogs jednak upali. Wow. To by się spodziewał, zazwyczaj nie upadają. Dobra, wielka inwestycja w to. Zawsze uwielbiamy. Okej, wygraliśmy. To jest ważne. Ale jeszcze nie możemy ulepszyć. Tutaj się im nie podoba, że... Po prostu im się nie podoba. Czy coś możemy tutaj zmienić? Wiadomo, że tak, ale co dokładnie? Możemy sobie to wziąć. To byłoby dobre.
więcej dywizji specjalnych. Na razie produkujemy, ale mamy braki. Musimy uzupełnić. Zawsze możemy kupić broń na rynku. Ale kto by chciał kupować broń, jeżeli możemy ją wyprodukować? Oraz dostałem crasha. Okej, okay, na szczęście nie było tak daleko od ostatniego autosave'a, więc no po prostu udało mi się odtworzyć. Honduras się zgodził, więc też jest fajne. I co jeszcze może być fajniejszego od tego? No już tutaj ukończyłem, nie pamiętam dokładnie jaki cel narodowy nam został. Ukończyłem już te dwa, zostały nam te dwa cele narodowe i będziemy mogli wreszcie pójść dalszą część naszego drzewka, po czym tutaj musimy zrobić sobie kolejne rzeczy, więc znowu staniemy. Ale sobie po prostu chodzi o to, że chciałbym jak najszybciej z nimi pójść w wojnę, bo później może być problem. A oni już mają tu marionetkę? Nie. Przed chwilą byli marionetką, ale teraz już nie są. What? Przed chwilą właśnie patrzyłem, no to jeszcze byli marionetką, nie wiem co się stało. Jak sami widzicie, nasz wróg ma dosyć sporo dywizji. Ale to są takie różne dywizje. Chodzi o to, że my powinniśmy, jak mówiłem, musimy dalej iść w jednostki specjalne i spróbować coś z tym zrobić. Ale to na razie tyle. Byłem Trachon. No to cześć.